Witam miłośników astronomii w tę piękną wiosenną noc. Zapraszam Was do wspólnego i krótkiego spaceru po południowym niebie. Jedyne, czego będziecie potrzebowali, to bezchmurne niebo i głośnik lub słuchawki. Nazywam się Bartłomiej i będę Waszym przewodnikiem. Jeśli spojrzycie w majowe niebo jeszcze tuż przed północą, w kierunku południowym, zobaczycie bardzo jasną, złotawą gwiazdę. To Arktur. Arktur jest jedną z moich ulubionych gwiazd na wiosennym niebie, bo łatwo go znaleźć i służy za dobry punkt odniesienia w orientacji między gwiazdozbiorami. Arktur sam w sobie jest dość ciekawym czerwonym olbrzymem. Znajduje się jakieś 37 lat świetlnych stąd, co znaczy, że jego światło leciało do nas właśnie 37 lat. Pomyślcie sobie, że jeśli ktoś urodził się 37 lat temu, to w tej chwili na Ziemię pada światło wysłane przez Arktura dokładnie w momencie jego narodzin. To dopiero daje do myślenia. Wydawałoby się, że Arktur jest zwykłą gwiazdą o masie około jednej masy Słońca i wieku około 7 miliardów lat. Jednak to, co go wyróżnia, to jego niebywale duża prędkość, z jaką porusza się względem nas. Co ciekawe, w otoczeniu Słońca znajduje się cała grupa gwiazd, która porusza się podobnie jak Arktur. Istnieje teoria, że cała ta grupa gwiazd powstała w galaktyce karłowatej. Która została wchłonięta przez naszą drogę mleczną. Możliwe więc, że patrząc na Arktura, obserwujecie w tej chwili gwiazdę, która urodziła się poza naszą galaktyką, a dziś gości w naszej okolicy. Jego spora prędkość względem Słońca powoduje, że Arktur przemieszcza się po niebie w skali czasowej podobnej do czasu istnienia naszej cywilizacji. Gdybyśmy mieli zdjęcie nieba z czasów starożytnych, zobaczylibyśmy, że znajdował się on wtedy w widocznie innym miejscu, patrząc oczywiście względem innych gwiazd. Był wtedy nieco, tu w cudzysłowie, na lewo i w górę, bliżej centrum gwiazdozbioru wolarza, którego, nomen-omen, jest on najjaśniejszą gwiazdą. Wolarza łatwo rozpoznacie na niebie. Przypomina on długi trójkąt z bardzo ostrym kątem o wierzchołku zaczepionym właśnie w Arkturze. Widzicie te względnie jasne, białe gwiazdy, na lewo i powyżej Arktura? Gdyby wystawić dłoń z rozpostartymi palcami, to odległości między tymi gwiazdami a Arkturem są podobne do rozpiętości dłoni, tak w przybliżeniu. Oto gwiazdozbiór wolarza. Jeśli macie dobry widok na południowe niebo, to rzućcie teraz okiem poniżej Arktura, dokładnie na przedłużenie trójkąta wolarza. Mniej więcej w połowie drogi między Arkturem a horyzontem będzie dość jasna biało-niebieska gwiazda. To najjaśniejsza gwiazda w pannie. Przywitajcie spikę. Spika jest w rzeczywistości nie jedną gwiazdą, lecz dwiema, które orbitują wokół wspólnego środka masy. Są one tak blisko siebie, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć ich oddzielnie za pomocą oka i teleskopu. To dzięki obserwacjom spektroskopowym jesteśmy w stanie dowiedzieć się, co słychać u spiki. Wiemy na przykład, że obydwie gwiazdy okrążają się wzajemnie raz na cztery dni. Większa z tych dwóch gwiazd pulsuje, jednakże tych pulsacji nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem. Jeśli widzicie teraz, że spika migoce, to jest to spowodowane przechodzeniem jej światła przez atmosferę Ziemi. Spika leży około 250 lat świetlnych stąd. Jeśli oglądamy ją teraz w roku 2020. To światło, które teraz pada do naszych oczu, zostało wysłane około 1770 roku, czyli w czasach, kiedy było zakładane Obserwatorium Astronomiczne w Krakowie. Można by rzec, że Obserwatorium w Krakowie obchodzi teraz swój jubileusz Spiki. Jak już wspomniałem, Spika jest najjaśniejszą gwiazdą w pannie. Panne tworzą gwiazdy ponad Spiką. A pod wolarzem, czy jesteście gotowi na dalszą podróż? Jeśli tak, to jedziemy dalej. Na prawo od panny, już na południowo-zachodnim niebie, znajduje się wielki trapez z przeciętnie jasnych gwiazd. Najjaśniejsza z gwiazd w tym trapezie jest dość łatwa do znalezienia. Spójrzcie raz jeszcze na linię łączącą Arktura i Spikę. Trzeba teraz będzie popatrzeć niemalże prostopadle na prawo od spiki. W odległości nieco większej od tej dzielącej Arktura i Spikę jest dość jasna biało-niebieska gwiazda. Siedzi ona w prawym dolnym rogu płaskiego trapezu. Tą gwiazdą jest Regulus, a wielkim trapezem jest Lew. Jeśli macie bujną wyobraźnię, to możecie spróbować dostrzec, że Regulus jest jedną z przednich łap lwa, a tuż nad trapezem z jego prawej strony wystaje głowa lwa w postaci haczyka złożonego z trzech lub czterech gwiazd. Regulus, podobnie jak Spica, nie jest pojedynczą gwiazdą. Jest układem podwójno-podwójnym, czy też poczwórnym. Za pomocą amatorskiego teleskopu jesteśmy w stanie zobaczyć dwie gwiazdy tworzące Regulusa. Są to w rzeczywistości dwa układy podwójne. Tylko jeden z nich jest widoczny z Ziemi jako dwie osobne gwiazdy, ale do tego potrzebne są już naprawdę solidne teleskopy. Przeniesiemy się teraz wysoko w górę. W okolicy Zenitu znajdziecie znajomy asteryzm. Wielki Wóz. Jest to chyba najłatwiejszy do znalezienia kształt w historii obserwacji astronomicznych. Wielki Wóz jest częścią gwiazdozbioru wielkiej niedźwiedzicy, a jego dyszel jest długim ogonem niedźwiedzia. Nie wiem, kto sobie wyobrażał kształt gwiazdozbiorów po raz pierwszy, ale chyba ta osoba nie widziała na oczy ogona niedźwiedzia. W każdym razie zerknijcie na dyszel wielkiego wozu. Ci o dobrym wzroku dostrzegą, że nad środkową gwiazdą dyszla, Mizarem, znajduje się druga, o wiele słabsza gwiazda. Tą gwiazdą jest Alkor. Przez ponad sto lat dyskutowano, czy Mizar i Alkor są ze sobą związane grawitacyjnie to znaczy, czy stanowią jeden wielki układ podwójny. Ostatnie badania sugerują, że jest to całkiem prawdopodobne. Czyni to układ Mizara i Alkora najstarszym obserwowanym układem podwójnym. Co ciekawe, przez teleskop Mizar daje się rozbić na dwie osobne gwiazdy. One też krążą wokół siebie. I jakby tego było mało, każda z nich jest układem podwójnym. Jesteście gotowi na więcej? Alkor to też układ podwójny. Mamy więc układ podwójno podwójny Mizara, wokół którego orbituje układ podwójny Alkor. Spójrzcie na Mizara i Alkora jeszcze raz i wyobraźcie sobie ten wspaniały taniec sześciu gwiazd, pełen piruetów i przekładańców, ukryty w dwóch niepozornych kropkach na niebie. Kierujemy się powoli do punktu wyjścia. Zerknijcie jeszcze raz na Wielki Wóz. Jego ugięty dyszel wskazuje parabolicznie na znaną nam złotą gwiazdę. Tę samą gwiazdę, od której zaczęliśmy spacer po niebie. Lądujemy znów u naszego dobrego znajomego, Arktura. Na koniec spróbujmy objąć niebo wzrokiem raz jeszcze. Znajomy, żółty Arktur. Poniżej, niebieskawa spika. Na prawo. Regulus? A ponad wszystkim Wielki Wóz z Mizarem i Alkorem. Następnym razem wybierzemy się na wschód od Arktura, a tych najbardziej niecierpliwych zachęcam, by samodzielnie spróbowali odnaleźć gwiazdozbiór Herkulesa, trudny dla początkujących do zlokalizowania z miasta. Do usłyszenia następnym razem.